aktualnie mamy taką sytuację, w której w tym roku mamy do wdrożenia w zasadzie kilkanaście regulacji, z których część jest oczywiście pochodną prawa europejskiego, tak niebywale trudnej organizacyjnie, kosztowo i logistycznie regulacje jak RODO chociażby, które wchodzi lada chwila i które wymagało od banków ogromnego zaangażowania, zmiany procesów, instrukcji, ale także takie regulacje jak PSD2, które będzie wymagało przygotowania się na wejście różnego rodzaju konkurencji pozabankowej w świetle i wymogów prawa, której nie możemy odmówić dopuszczenia do naszych wewnętrznych systemów bankowych, do bankowości elektronicznej. Mamy takie regulacje, jak chociażby wchodząca lada chwila po dosyć dłuższym okresie przejściowym regulacja dotycząca PAD, czyli tak zwanego rachunku podstawowego. To tylko przykłady, jeśli chodzi o prawo europejskie. Jeśli chodzi o prawo krajowe, mamy do wdrożenia takie ważne regulacje, ważne z punktu widzenia interesów państwa, ale będące niezwykle też kosztowne dla banków, jak STIR, split payment, czy takie regulacje, które w ogóle w cieniu gdzieś się dzieją i które nawet mam wrażenie nie do końca są zauważane jako te, które będą powodować po stronie banków także poważne zmiany organizacyjne wynikające z konieczności dostosowania procedur bankowych, jak chociażby zarząd sukcesyjny, który będzie dotyczył w zasadzie wszystkich klientów banków będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Mamy także szereg regulacji, które są w trakcie, w drodze, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak piąta dyrektywa ML-owa, ale i na poziomie krajowym, jak chociażby dalsze regulacje wynikające z procesu zwalczania nadużyć podatkowych, tak zwany projekt Whitelista, który będzie wprowadzał dodatkową konieczność przygotowania się banków do wykonywania tych obowiązków. Myślę, że jedną z takich niezwykle drobiazgowych regulacji, która wymagała bardzo dużego podejścia, była niewątpliwie RODO, regulacja, która, jak już wskazywaliśmy, praktycznie przekrojową, ma zastosowanie we wszystkich elementach funkcjonowania banku, nie tylko tej sfery klientowskiej, ale sfery też wewnętrznej, pracowniczej, umów z dostawcami i tak dalej, ale także myślę, że taką regulacją, która wymaga naprawdę bardzo precyzyjnego przygotowania się po stronie banków, są te regulacje, które dotyczą zwalczania nadużyć podatkowych. STIR i właśnie opublikowana nowelizacja, która wymaga po stronie banków dodatkowego, znaczącego zaangażowania środków i zasobów, nie tylko finansowych, ale ludzkich, jak i regulacja split payment, czyli ten mechanizm podzielonej płatności, który w istocie, można powiedzieć, że główny ciężar, spoczywa w istocie na bankach. Przedsiębiorcy tak naprawdę muszą jedynie przyzwyczaić się do tego, że będą mieli środki VAT-owskie na odrębnym rachunku, natomiast cały ciężar od strony organizacyjnej, takiej funkcjonalnej, cały, można powiedzieć, core tego systemu to są banki i to na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność wdrożenia tego systemu, tak aby on w zasadzie jednakowo funkcjonował w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.